Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw zawartego w druku 830. Projektowana ustawa zdaniem rządu ma zracjonalizować zasady przyznawania świadczeń rodzinnych i dostosować je do możliwości finansowych państwa, ponieważ od początku 2010 roku liczba osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne gwałtownie rośnie. Ze względu na zniesienie kryterium dochodowego warunkującego jego przyznanie. I na przykład w roku 2011 liczba osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększyła się dwukrotnie. Dodatkowo zdaniem rządu znaczna część osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny nadużywa pomocy finansowej ze strony państwa. Dlatego też projekt, o którym mówimy, przewiduje, by uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego bez kryterium dochodowego byli wyłącznie rodzice, faktycznie opiekunowie dziecka, osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, a także osoby, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoby te będą mogły ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne nad osobą, której niepełnosprawność powstała odpowiednio do 18 lub 25 roku życia. Ponadto projekt przewiduje, że osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne zachowają do niego prawo do 30 czerwca 2013 roku i będą je otrzymywać w wysokości 520 zł. Zaś od 1 lipca 2013 roku świadczenie będzie wypłacane wyłącznie osobom uprawnionym na podstawie nowych przepisów w wysokości 620 zł. I te 620 zł zdaniem rządu ma zrekompensować opiekunowi osoby niepełnosprawnej utracony dochód związany z rezygnacją z zatrudnienia. W mojej ocenie, Panie Ministrze, to jest trochę wątpliwe, bo cały czas mówię o tym, że ten utracony dochód to powinno być rekompensata w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia. Ponadto ustawa zakłada wprowadzenie do systemu świadczeń rodzinnych specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie uzależnionego od kryterium dochodowego. Reasumując omawiane propozycje, można powiedzieć, że uszczelnianie systemu bierze się z oszczędności i raczej zapobieganie rośnięciu wydatków państwa. Tylko bowiem w przyszłym roku omawiane propozycje mają obniżyć wydatki o ponad 170 milionów złotych, a w 2014 654. Spadnie też liczba świadczeniobiorców. W 2013 roku o ponad 99 tysięcy, w 2014 o ponad 184, w stosunku oczywiście do liczby wynikającej z zakładanej dynamiki wzrostu. Dodatkowo nie każdy opiekun osoby niepełnosprawnej może spać spokojnie, bowiem opiekunowi, których dochód przewyższa kryterium dochodowe, nie dość, że nie otrzymuje zasiłku, to i mogą nie mieć szans na emeryturę. Mamy obawy, że okres przejściowy zagwarantowany w ustawie nie zagwarantuje ochrony praw nabytych i że ta nowelizacja może być sprzeczna z konstytucyjnym obowiązkiem szczególnej opieki zdrowotnej, którą państwo ma otoczyć osoby niepełnosprawne. W naszej ocenie rząd po raz kolejny proponuje rozwiązania, które radykalnie zmieniają sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych. Osób, które podjęły niezwykle ważną życiową decyzję o rezygnacji z pracy, aby pełnić funkcje opiekuńcze. Dzisiaj wiele z nich po wejściu w życie ustawy będzie trwale wykluczone z rynku pracy, bo przy rosnącym bezrobociu, a przypomnijmy, że mamy prawie 2 miliony bezrobotnych, ich powrót do pracy będzie w zasadzie niemożliwy. To podważa zaufanie do instytucji państwa, trwałości rozwiązań systemowych. Kiedy tak naprawdę zabrakło zdolności do przewidywania skutków ustawy, która dzisiaj obowiązuje? Wtedy, kiedy znoszono kryterium dochodowe, czy teraz, gdzie lista błędów wskazana w opinii Biura Analiz Sejmowych jest tak długa? Przypomnę niektóre. Rozgraniczenie pomiędzy specjalnym zasiłkiem opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym jest niekonsekwentne. Konstrukcja specjalnego zasiłku opiekuńczego zawiera błędy. Pożądane wydaje się wydłużenie vacatio legis projektowanej ustawy ze względu na przewidywane w niej istotne zmiany sytuacji prawnej niektórych osób obecnie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Wspomnieć należy również, że projektowana ustawa została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Niemniej Klub Prawa i Sprawiedliwości, który mam zaszczyt reprezentować, składa 3 poprawki do przedmiotowej ustawy. Pierwsza poprawka dotyczy tego, aby specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekraczał równowartości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli troszkę wyżej niż państwo dzisiaj proponujecie. Drugie, aby zasiłek opiekuńczy przysługiwał w wysokości 620 zł miesięcznie,
Więc aby nie różnicować kwot, bo one tak naprawdę dotyczą osób, dotyczą opieki nad osobami niepełnosprawnymi, i aby vacatio legis z tej ustawy było wydłużone, aby osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowywały prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 1 stycznia 2014 roku. Panie ministrze, ja mam nadzieję, że biorąc pod uwagę fakt, że ta ustawa dotyczy szczególnej materii i osób, które są w szczególnej materii, mając świadomość tego, jak wielkie oszczędności z tego tytułu państwo będziecie mieć, że jednak no, te propozycje, które proponujemy, znajdą akceptację w pana i w rządzie, który pan reprezentuje. Dziękuję.